Cześć. Dzisiaj chyba czas porównać dwie bestie fotografii klasycznej. Materiały użyte do budowy obu aparatów są, nazwijmy to, przeciętnej jakości, gdzie w zmianie 8mm to uczucie jest potęgowane poprzez słabe spasowanie. Materiały są te same, natomiast dużo słabiej spasowane. Na przykład klapka, no ona jest po prostu jak jakaś klapka od zabawki. Jest dużo słabiej w tym modelu uszczelnione pomieszczenie filmu, przez co w zasadzie każda sztuka przypuszcza jakieś tam odrobiny światła, przez co efekty finalne na negatywie zawsze w każdym egzemplarzu są inne. To ma swój urok, niemniej te drzwiczki tutaj są w zasadzie nieuszczelnione praktycznie, co w zasadzie w zmianie symbol nie występuje. Ten mechanizm jest dużo lepiej pomyślany, no już jest bardziej szczelne i takie problemy się w zasadzie nie pojawiają. No, sam mechanizm otwierania już jest dużo ciekawszy. Jeśli chodzi o obiektywy, to optycznie są te same. 40 mm światło 4.0, maksymalna przesłona, z tego co pamiętam, 16, dokładnie tak. One są obudowane inaczej, bo tutaj mamy plastik w zmianie symbol, w zmianie 8mm mamy aluminium, co ciekawe. Natomiast optycznie to są te same obiektywy. Czasy ustawiamy sobie na pierścieniu obecnym na obiektywie. Od 1,15 sekundy do 1,250. I jeszcze czas bulb, czyli tak długo jak trzymamy, tak długo w zasadzie mamy ekspozycję. U góry obrazki, które pomagają osobom bez wiedzy fotograficznej ustawiać ekspozycję pod warunki, które zostały. Migawka centralna oczywiście. Tak samo w zmianie symbol, z tym, że tutaj ten pierścień chodzi znacznie fajniej. Wyczuwalny skok i klik to jest przyjemniejsze. Naciąg filmu. Zmienię 8mm, obecny tutaj, przy obiektywie. Niedogodność polega na tym, że jak trzymamy aparat w taki standardowy sposób, możemy sobie łatwo tym palcem zasłonić. W zmianie 8mm migawka nie jest sprzężona jak w zmianie symbol z mechanizmem przewijania filmu. Sami go sobie musimy tutaj przewinąć za każdą klatką. Natomiast ma to niewątpliwy swój plus. Dzięki temu możemy w zasadzie korzystać z wielokrotnej ekspozycji. Tak wiele razy możemy eksponować klatkę, jak nam się to tylko podoba. Tym może być nieskończenie wiele. Kolejna klatka. Minus jest też taki, że możemy od czasu do czasu zapomnieć przesunąć ten film i przypadkowo zrobimy wielokrotną ekspozycję. Niemniej ta właściwość, czyli możliwość wielokrotnej ekspozycji, jest mile widziana przez użytkowników tych aparatów i często dlatego są wybierane. Jeśli chodzi o zmianę symbol, naciąg jest z tyłu, migawka tutaj, więc też udziwnione odrobinę, bo na przykład tutaj naciągamy sobie normalnie i tutaj naciskamy. To jest fajniejsze, nie ukrywam, że to jest fajniejsze, bardziej mi się to podoba, bo nie ma tutaj problemu z tym, że sobie palcem cokolwiek zasłaniamy. Różnica jest też w liczniku klatek. Jeśli chodzi o zmianę symbol, jest on automatyczny. Sam się wzoruje po otwarciu klapki. Nie ma z nim problemu, nie możemy go przestawić w łatwy sposób, bo jest w tym miejscu. Dlaczego wspominam o łatwości przestawieniu palcem licznika klatek? Ponieważ w zmianie 8mm mamy licznik, który sami musimy przywołać do porządku, jak skończymy film, czyli wyzerować. Jest on na wierzchu i przez to bardzo łatwo, poprzez na przykład przypadkowe dotknięcie, możemy go przestawić albo poprzez składanie do torby. On sam oczywiście zlicza klatki, nie musimy sami tutaj się o to troszczyć, żeby za każdym stuknięciem migawki przesunąć film, przepraszam, licznik. Natomiast no niestety łatwo go przestawić. Nie zeruje się tak samo sam po otwarciu klapki, musimy go wezerować za każdym razem sami. Trochę jest to uciążliwe, ale da się z tym żyć. Gniazda synchronizacji fleszy. Tutaj mamy stopkę, która pozwala nam synchronizować. Tu jej nie mamy. Mamy stopkę, ale nie mamy, w zasadzie nie jest aktywna. Natomiast w zmianie 8mm mamy gniazdo przewodu, czego brakuje w zmianie symbol. Dla mnie osobiście lepszym rozwiązaniem jest to gniazdo wężyka, dlatego że jestem w stanie sobie podłączyć na przykład radiowy pilot i wyzwalać współczesne flesze, czego nie jestem w stanie specjalnie zrobić
tutaj. O ile w zmianie symbol robimy to w zasadzie standardowo i bez większych problemów jesteśmy w stanie taki film tutaj umieścić, mamy zwykłą rolkę zdawczą, to w zmianie 8L już takie oczywiste i proste to nie jest. Ponieważ jeśli mamy pierwszy raz do czynienia z tym aparatem, to nie mamy żadnej rolki. Nie ma żadnej rolki zdawczej. I co teraz? Potrzebujemy rozebrać taką zwykłą kasetkę. Taką kasetkę, poświęcić ją, wydobyć z niej wnętrze, taki oto plastik, który będziemy sobie za każdym razem zakładali tutaj. On może sobie jeden w tym miejscu funkcjonować i być. I na który będziemy film zakładali. On się będzie tutaj kiwotał nam, będzie nam przeszkadzał, utrudniał życie. Ale jesteśmy w stanie to zrobić. Musimy też do tego celu w specjalny sposób wyciąć film. Taki trójkąt na środku, bo ta rolka tutaj w zasadzie nie ma żadnych ząbków. Nie masz ząbków. Wkładamy film w środek, natomiast ta przestrzeń na ten film jest bardzo wąska, ma około centymetra, może pół, więc musimy też ten film wyciąć właśnie w taki sposób, żeby tam środek się zmieścił. Film wyciąć po środku i dopiero nawijamy. Wnioski, wnioski, wnioski. Co bym osobiście wybrał? Ja osobiście wybrałbym zmianę 8M, dlatego że jestem w stanie sobie poradzić z zakładaniem filmu, z licznikiem, który jest kapryśny, z naciągiem filmu, tym, że tutaj jest niedogodny albo mniej wygodny pierścień przysłon, ale mam za to wielokrotną ekspozycję oraz gniazdo przewodu flesza, co dla mnie jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Niemniej, jeśli byłbym użytkownikiem, który nie potrzebuje wielokrotnej ekspozycji, jak chce aparat, który będzie prosty w obsłudze, ciężko będzie się pomylić, będzie lepiej wykonany, to wybrałbym zmianę 8L, bo niewątpliwie jest to lepszy aparat. Natomiast brakuje mu wielokrotnej ekspozycji oraz przewodu łączności z flashem. Wtedy byłby idealny. Wielkie dzięki za obejrzenie tego krótkiego materiału. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli takie krótkie treści Wam się podobają, możecie zostawić łapkę w górę, będę wdzięczny. Możecie też w komentarzu napisać, co myślicie o tych dwóch aparatach, czy któryś posiadacie, jak Wam się generalnie sprawują. Możecie też zostawić subskrypcję, jeśli takie materiały Was interesują. Będzie to już dla mnie wyznacznik i napęd do tego, żeby kolejne materiały powstawały. Dzięki, do zobaczenia.